przybywamy więc na to jego ostatnie pożegnanie. Mija drugi tydzień od wiadomości, którą nie mogliśmy po prostu wierzyć. Nie żyje Ryszard Szulkowski. Przybywamy więc na to jego ostatnie pożegnanie, aby go odprowadzić na miejsce wiecznego spoczynku. Bo chcemy być z nim tu na ziemi do końca. Chcemy właśnie godnie pożegnać naszego przyjaciela, kolegę, kogoś bardzo bliskiego, dobrego znajomego, podziwianego przez miliony naszych rodaków, czy naśladowanego mistrza. Trudno to wymówić, ale już niestety świętej pamięci Ryszarda Szulkowskiego. Do niedawna myśleliśmy jeszcze, że jest, jak się to potocznie mówi, nie do zgarcia. Tak to wszystko wyglądało. Ale niestety, i niestety za tym przyszły kolejne problemy zdrowotne i w końcu śmierć. Czyżby ona miała pokonać takiego mistrza? Zadajemy sobie pytanie. Nic podobnego. Wiara, która przecież nas tu gromadzi w tej świątyni i wypływająca z niej nadzieja, ta chrześcijańska nadzieja, o czym mówi do nas, mówił w pierwszym czytaniu święty Paweł. Gdzieś jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Bogu niech będą dzięki, że ciągle pozwala nam odnosić to zwycięstwo i mieć w nim udział. Mamy nadzieję właśnie podpartą tą wiarą, że Ryszard, który jak sam mówił, wygrał prawie 500 wyścigów, odnosi kolejne zwycięstwo. Tym razem to ostateczne przed samym Panem Bogiem. Wypełniając chrześcijański obowiązek podrywania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, na którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prosimy o to w cichej modlitwie. Prochem jesteś, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Prośmy naszego Zbawiciela, aby pobłogosławił krzyż, który znosimy na grobie jego sługi Ryszarda. Panie Jezu Chryste, Ty własną śmiercią zwyciężyłeś śmierć, a przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie. Pobłogosław ten krzyż, który stawiamy na chrześcijańskim grobie.
Thank you.